Rozwiążemy sobie przykładowe zadanie z portalu Khan Academy. Wykresy funkcji liniowej o wzorze f od x równa się m razy x dodać b i wykładniczej G od X równa się A razy R do potęgi X, gdzie R jest większe od 0, przechodzą przez punkty o współrzędnych minus 19 oraz 1 i 1. Wykres obu tych funkcji tutaj mamy na rysunku i zadanie jest takie, żeby znaleźć równania obu tych funkcji. No to zaczniemy od funkcji liniowej. W treści zadania jest podane, że ta funkcja liniowa ma wzór f od x równa się m razy x dodać b. Tutaj współczynnik kierunkowy prostej oznaczony jest literką m, a współczynnik wolny literką b. No to jest dosyć standardowe zadanie, znajdowanie wzoru funkcji liniowej przechodzącej przez dwa zadane punkty. Można to różnie rozwiązywać. Może zrobimy to taką metodą, że znajdziemy najpierw ten współczynnik m, współczynnik kierunkowy. Jako stosunek takich dwóch przyrostów, o ile się zmienia y pomiędzy tymi dwoma punktami, które mamy podane, w stosunku do tego, o ile się zmienia x. Obliczymy taki stosunek, no to będziemy mieli delta y przez delta x, to będzie współczynnik kierunkowy tej prostej. No to co mamy w liczniku? W liczniku zaczynamy od wartości y równej 9, a kończymy na wartości y równej 1. Czyli od końcowej wartości, od jedynki, odejmiemy początkową, czyli dziewiątkę. O tyle się zmieni y. A o ile się zmieni x? No zaczynamy od wartości minus 1, a kończymy na wartości 1, czyli od końcowej, od jedynki, odejmujemy początkową, czyli minus 1. Czyli tak, żeby to było jasne. Wtedy, kiedy x jest 1, to y jest 1. I to jest ten punkt końcowy, a wtedy, kiedy x jest minus 1, to y jest 9. Minus 1 i 9 to jest ten punkt początkowy. No i ten stosunek to będzie współczynnik kierunkowy naszej prostej. 1 odjąć 9 to będzie minus 8. A 1 odjąć minus 1 to będzie 1 dać 1, czyli 2. Czyli ten stosunek będzie równy minus 4. No to wiemy już, że współczynnik kierunkowy naszej prostej jest równy minus 4. Teraz wystarczy znaleźć ten współczynnik wolny b. No, i to możemy zrobić na przykład tak, że weźmiemy sobie jeden z tych dwóch punktów i wstawimy do wzoru funkcji. Czyli wiemy, że wzór naszej funkcji jest taki, że to jest minus 4 razy x dodać b. No ale też wiemy, że ta funkcja przechodzi przez oba te punkty. No to weźmy ten punkt może o współrzędnych 1, 1, bo to będzie prostsze w obliczeniach. No i musimy wstawić. Czyli f od 1, jak wstawimy 1 za x, no to będzie minus 4 razy 1 dodać b. A z drugiej strony, wiemy, tutaj to jest podane, że f od 1 jest równe 1. Czyli z tych dwóch równań wynika, że 1 musi być równe minus 4 dodać b. No to teraz mogę dodać 4 do obu stron tego równania. Będę miał 1 dodać 4 równa się b. No jak to dodam, to dostanę, że b jest równe 5. Czyli ten współczynnik wolny jest równy 5, czyli wzór naszej funkcji jest taki, że f od x to jest minus 4 razy x dodać 5. Taki jest wzór naszej funkcji liniowej. No i rzeczywiście, tę piątkę to mogliśmy tutaj zgadnąć, no bo jak x jest równe 0, to wartość funkcji jest równa 5. No i tutaj rzeczywiście. Dla x równego 0 to jest przecięcie z osią y, ono rzeczywiście jest tutaj w punkcie 5, no ale może to by było na przykład 5,001. No, z wykresu tego aż tak dokładnie nie widać. No tutaj dokładnie obliczyliśmy, że to jest równe 5. Ok, a teraz zajmiemy się naszą funkcją wykładniczą. Wiemy, że wzór naszej funkcji wykładniczej jest taki, że g od x jest równe a razy r do potęgi x. No i wiemy, że ta funkcja przechodzi przez te same dwa punkty. Tutaj ta funkcja liniowa prze, przecinała te dwa punkty. Ta funkcja wykładnicza też. Akurat to są te punkty, w których obie te funkcje się przecinają, w których wykresy tych funkcji się przecinają. No to sobie teraz trochę tu przesuniemy, żeby mieć więcej miejsca. No i wiemy, właśnie, że ta funkcja g przechodzi przez punkt odłożonych minus 1 i 9, czyli wiemy, że g od minus 1 jest równe 9. No i wiemy też, że g od jedynki jest równe 1. Dobrze, to ta informacje już mamy. No a wzór naszej funkcji jest taki, czyli wstawiając jedynkę za x do wzoru naszej funkcji, dostaniemy, że a razy r do potęgi minus pierwszej musi być równe 9. A wstawiając tutaj jedynkę do wzoru funkcji, dostaniemy, że a Razy r do potęgi pierwszej jest równe 1. No to w tym równaniu po lewej stronie, co znaczy r do minus pierwszej? To znaczy 1 przez r, czyli tutaj mamy, że a podzielone przez r jest równe 9. No to możemy obie strony pomnożyć przez r i dostaniemy, że a jest równe 9r. No a tutaj mamy po prostu, że a razy r jest równe 1. Mamy takie dwa równania. I to jest układ równań na dwa parametry, na a i r. No i on jest nieliniowy, nilini bo tutaj mamy mnożenie a razy r, ale jest bardzo prosty. Bardzo łatwo to rozwiązać, no bo możemy na przykład do tego równania, które tutaj mamy, wstawić zamiast a 9r. Czyli zamiast a w tym równaniu, ja wstawię 9r, korzystając z tego równania, które tutaj mam, bo wiem, że a to jest równe 9r. Razy r. I to ma być równe 1. Czyli mogę napisać, że jak wymnożę, no to mam, że 9r kwadrat jest równe 1. Czyli mogę podzielić teraz obie strony przez 9 i dostanę równanie, że r kwadrat jest równe 1 dziewiąta. No więc, żeby to obliczyć, to wystarczy rozwiązać takie proste równanie kwadratowe. Jaka liczba podniesiona do kwadratu daje 1 dziewiątą? No to jest albo 1 trzecia, albo minus 1 trzecia. Ale przypominam, że warunek jest taki tu postawiony w zadaniu, zresztą tak musi być dla każdej funkcji wykładniczej, że podstawa tej funkcji wykładniczej musi być większa od zera. Więc ponieważ wiemy, że r jest większe od zera, to mamy tutaj tylko jedno rozwiązanie: że r jest równe 1 trzecia. Czyli obliczyliśmy, że r jest równe 1 trzecia. No i teraz wystarczy jeszcze obliczyć A na przykład z tego równania, które tutaj mamy. Jak podstawimy. Za r to, co nam tutaj wyszło, czyli 1 trzecią, no to obliczymy, że a jest równe 3. Czyli ostatecznie nasza funkcja wykładnicza ma wzór g od x równa się współczynnik A jest równy 3, a r jest równe 1 trzecia, czyli razy 1 trzecia do potęgi X, czyli taki jest wzór tej szukanej funkcji wykładniczej. Ok, no to zadanie mamy rozwiązane. A teraz jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz. Tutaj podstawa funkcji wykładniczej wyszła mniejsza od jedynki, wyszła równa 1 trzecia. I że tak musi być, to mogliśmy odgadnąć to już, patrząc na wykres naszej funkcji, dlatego że tutaj na wykresie widzimy, że ta funkcja wykładnicza jest tutaj malejąca i dla dużych xów dąży do zera. No więc od razu mogliśmy zgadnąć, że. Ta podstawa, ten r, musi być mniejsza od jedynki. Wtedy podnoszona taka podstawa mniejsza od jedynki do bardzo dużych wykładników będzie coraz mniejsza, będzie coraz mniejszym ułamkiem, będzie dążyć do zera. No i podobnie ta funkcja liniowa też jest malejąca. Obie te funkcje tutaj są malejące. Zarówno funkcja wykładnicza, jak i funkcja liniowa. No i funkcja liniowa, kiedy jest malejąca, to ma ujemny współczynnik kierunkowy. Natomiast funkcja wykładnicza, kiedy jest malejąca, to ma podstawę mniejszą od jedynki. Oczywiście podstawa jest zawsze większa od zera. To zadanie, to, tak jak mówię na początku, to jest przykładowe zadanie z naszego portalu Khan Academy. Zachęcam do samodzielnego rozwiązywania tych zadań. Link znajdziesz w opisie filmu.